pan wiedział, że będzie tutaj budowana Biedronka? No, absolutnie, nikt mnie o tym nie informował. Oczywiście tam gdzieś wróble ćwierkały i każdy tam się podpytywał. Pierwsze skojarzenia to oczywiście, że Biedronka powstanie, bo co może powstać w centrum Piaseczna, jak nie Biedronka? Ten temat był już przerabiany rok temu, a rok się uspokoiło. Nawet dłużej niż rok temu. Najpierw była Biedronka, później się uspokoiło. Podobno mieli jakieś problemy z pozwoleniami, z miejscami parkingowymi, z jakimiś rzeczami formalnymi, jeśli chodzi o budowę, o pozwolenia. No, ale widocznie wszystko tam pozałatwili jak należy i przyjechała któregoś dnia ekipa pięknego i zaczęli budować Biedronkę. Co pan jako od dawien dawna handlowiec piaseczyński o tym myśli? Oczywiście cię cieszę. Gorzkie łzy tylko mogą płynąć, bo tutaj całe życie generalnie jestem w sklepie. Robimy tutaj, całą rodziną pracujemy ciężko. No i od nas niezależne rzeczy powodują to, że człowiek się zastanawia nad tym wszystkim, co przez tyle lat robił. Panie starosto, w Piasecznie powstaje nowy sklep wielkopowierzchniowy. Biedronka. Sukces to czy porażka naszego miasta? Panie redaktorze, ja myślę, że z takim pytaniem należałoby się zwrócić do mieszkańców, być może do inwestora. Natomiast ja reprezentuję samorząd powiatowy, urząd, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, a zadania architektoniczno-budowlane takim właśnie są zakresem. I my jesteśmy od tego, żeby rozpatrywać wnioski, które do nas wpływają. Jeśli wnioski spełniają wszystkie wymogi, to bez względu na to, jaki podmiot składa wniosek, urząd jest zobowiązany rozpatrzyć to merytorycznie i wydać stosowną decyzję. I w tym przypadku był złożony wniosek, który spełniał wszystkie wymogi i była decyzja wydana pozytywna. Temat sklepu Biedronki w tym miejscu jest już praktycznie znany od przynajmniej półtora roku. Co się przez te półtora roku działo? Ja chcę powiedzieć, że w ubiegłym roku inwestor złożył wniosek o pozwolenie na budowę, natomiast wniosek nie spełniał wymogów. W związku z tym była wydana decyzja odmowna. Inwestor się odwołał do wojewody. Wojewoda uchylił naszą decyzję, stwierdzając, że powinniśmy bardziej dokładnie, szczegółowo w niektórych aspektach rozpatrzyć ponownie tę sprawę. I sprawa była ponownie u nas rozpatrywana i tak jak powiedziałem, inwestor uzupełnił dokumentację. Ta dokumentacja pozwalała na podjęcie decyzji pozytywnej i stąd była decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę. Czyli z tego wynika, że wszystkie formalności inwestor już dopełnił, miejsca parkingowe też będą w odpowiedniej ilości? Tak, panie redaktorze, miejsca parkingowe są wymagane ilości. Przypomnę, że to, jaki jest współczynnik miejsc parkingowych, inne jeszcze rzeczy, określa plan zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i również tak w tym wypadku jest. Także mówię, również jeden wymóg został spełniony. Proszę mi powiedzieć, czy nasi miejscowi kupcy w jakikolwiek sposób próbowali wpłynąć na urząd, na pana w sprawie podjęcia decyzji wydającej zgodę na budowę? Panie redaktorze, z tego co wiem, to po pierwsze w tym postępowaniu stroną postępowania oprócz oczywiście inwestora była gmina i spółdzielnia Samopomoc Słopska, dlatego że oba te podmioty, a więc i samorząd gminny i spółdzielnia, mają własność w części gruntu. Natomiast nie było innych stron w postępowaniu. Z tego, co mi wiadomo, nie pływały do nas jakieś pisma czy protesty mieszkańców czy innych podmiotów przeciwko tej inwestycji. Natomiast gdyby nawet wpływały, to te podmioty nie byłyby stroną postępowania. Ja myślę, że to jest dobry kierunek, bo w tym momencie wiele osób, które no nie są za bardzo zamożnymi osobami, będą mieli gdzie kupować po prostu tanie produkty. Ja chcę powiedzieć, że w wielu miejscach i nie tylko w Polsce, ale na terenie naszego powiatu powstają różnego rodzaju sklepy wielkopowierzchniowe i to jest związane ze swobodą działalności gospodarczej. O ile plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na takie inwestycje i tak jak powiedziałem wcześniej, inwestor dany spełnia wszystkie wymogi prawa, to my jako organ nie mamy podstaw, żeby udzielać decyzji odmownej. Wręcz odwrotnie, jesteśmy zobowiązani w określonym czasie, w określonym trybie czasowym wydać pozwolenie na budowę. Ale warunek musi spełniać wszystkie wymogi prawa.
cieszyć się, że taki sklep powstanie, cieszyć się, że nasi miejscowi kupcy nie interweniowali i bez praktycznie protestów udało się zrealizować i doprowadzić do końca tę inwestycję. Wie pan, trudno mi do tego się odnieść, ponieważ ja reprezentuję urząd, tak jak powiedziałem, my jesteśmy do tego powołani, natomiast jest swoboda działalności gospodarczej, każdy klient ma prawo robić zakupy, w tym zakupy spożywcze, tam gdzie chce, a najczęściej kupuje tam, gdzie są niższe ceny. Dlatego myślę, że to pytanie bardziej powinno być skierowane do klientów, do mieszkańców, gdzie wolą robić zakupy, gdzie im lepiej. Natomiast nowe inwestycje to też nowe miejsca pracy. Także trudno mi ocenić. My ze swojej strony dopełniliśmy wszelkich procedur. Inwestor wszystkie wymagane dokumenty złożył i bez względu, czy to jest inwestor taki czy inny, my mamy wtedy obowiązek jako organ samorządowy, jako urząd rozpatrywać i rozstrzygać decyzjami takie wnioski.